Dostajecie ode mnie taką aplikację, czyli schemat wzmacniacza mikrofonowego składającego się z trzech oporników. Raz, dwa, trzy, prawda? Dwóch kondensatorów, mikrofonu, tranzystora, oczywiście Darlingtona. Tu jest wyjście słuchawkowe, tu jest plus, minus. Nie ma, tu gdzie są kropki, są połączenia. Tu gdzie nie ma kropki, na przykład tutaj połączenia nie ma, czyli tutaj nie trzeba łączyć. Ale jeżeli Wam taki układ sprawia po prostu kłopot, możecie go sobie rozrysować od razu pod płytkę. Zobaczcie, jak to jest prosto zrobić. Rysujemy sobie minus. Rysujemy sobie minus, prawda? To jest nasz minus. Tutaj sobie rysujemy nasz tranzystorek. Tu rysujemy sobie emiter, który idzie do minusa, prawda? Bo emiter idzie do minusa. Tutaj kolektor. Kolektor gdzieś tam będzie szedł. I teraz zobaczcie, tu jest nasza baza, prawda? Tu jest nasza baza, a do bazy względem minusa idzie mikrofon, prawda? Czyli prosto. Rysujemy sobie mikrofon, który idzie po prostu do bazy. Jest punkt, daje punkty, bo zaraz będziecie pisali, co to jest. Czyli to jest tak, to jest nasz po prostu minus. Ja sobie tutaj po prostu zaznaczam, że to jest nasz po prostu minus, to jest mikrofon, to jest tranzystor. I teraz po prostu dalej. Tu dwa oporniki są tak śmiesznie połączone, czyli tutaj dajemy opornik jeden, prawda? A że one są tak śmiesznie połączone, to po prostu dajemy opornik drugi, tak? Czyli już mamy dwa oporniki i ten opornik, prawda? Ten opornik idzie nam do kolektora. Tu jest kolektor, czyli ten opornik idzie nam do kolektora. Proszę bardzo. Jest do kolektora, dajemy minus. Tu jest kondensator odsprzęgający 10 do 47, więc sobie go dajemy tutaj. Tu jest minus, dajemy minus tutaj, dajemy plus. Mamy prosty układ. I teraz tak. Tutaj dajemy układ, bo to jest nas plus. Tu sobie dajemy oporniczek, który będzie szedł ten X cały, który ja pokazałem tutaj. Tu jest, że przy 9 V jest 100 ohmów. Przy 12 V jest około 300 ohmów. To nieistotne, bo to może być 150, 200, tu może być 500. Zupełnie nie jest. Czyli tu jest nasz plus, tu jest nasz minus, a tu jest przez kondensator elektrolityczny, czyli przez ten kondensator wyjście. I teraz względem minusa, czyli tutaj, jeżeli mamy wyjście tutaj, czyli tu, względem minusa dajemy jakiś tam głośnik, czy słuchaweczkę, czy po prostu coś tam, jak to się mówi, prawda? No dobrze, przerysowałem Wam ten schemat na ten schemat i względem tego schematu po prostu pokażę Wam, jak robimy płytkę. Ja korzystam z takiego papieru, z tym, że wpierw sobie robię na dużym, później to przenoszę na papier taki milimetrowy. Zobaczcie, ja to tutaj już odbiłem i płytka. Płytka będzie wyglądała mniej więcej w ten sposób. Tranzystor, prawda? I teraz tak, tu idzie nam oporniczek, czyli to łączymy razem. Tranzystor idzie do minusa, czyli to łączymy razem. Tutaj sobie doprowadzamy dotąd. Tu będzie elektrolit, czyli tu będzie pierwsze wyjście, czyli tu jest taki kropka. Tu dajemy razem z tranzystorem opornik, czy ewentualnie tu dajemy. Tu damy tak. Prawda? Czyli już mamy ten układ. Teraz tak. Tutaj mamy kondensator, czyli zrobimy sobie to tak. O. Czyli proszę bardzo. I prowadzimy minus, prawda? I teraz zobaczcie. I teraz będzie tak. Tu będzie dany elektrolit. Tu będzie dany pierwszy opornik. Tu będzie dany drugi opornik. Tu dajemy mikrofon. O, mikrofon właśnie. I tutaj jeszcze poprawiamy do mikrofonu od wazy, a musimy mieć w ten sposób, prawda? I lecimy dalej.
dajemy elektrolit, który jest na wejście. Tu dajemy opornik zasilający. I mamy w ten sposób plus, wyjście, minus. Czyli tu jest nasza masa, prawda? I teraz jest zrobione w ten sposób. Emiter, dobrze rysuję, tak, emiter, baza, kolektor. To mamy całą płytkę. I teraz tak, to mamy tą płytkę, zrobiliśmy, to jest strona elementów, strona elementów. Co robimy? Zbliżamy ją, po prostu wyjmujemy sobie to. Tą płytkę zbliżamy do światła i mamy już drugi ten, czyli tak mamy, proszę bardzo, tak na szybko, błyskawicznie. Dobrze, to jest strona druku. Czyli tak, to jest strona elementów, którą namazałem, a to jest strona druku. Czyli teraz stronę druku przenosimy na prawdziwy papier milimetrowy. Przynajmniej ja tak robię, to jest papier milimetrowy. Kratka jest milimetr na milimetr i zaczynam rysować. Dobrze, już narysowałem. To jest nasza po prostu płytka. Ona może być trzy razy mniejsza, ale po prostu na potrzeby filmu namazałem taką płytkę. Dociąłem tą samą płytkę po prostu z tego, co będziemy na tym będziemy wytrawiać. Tu się ją ładnie doszlifuje i zaczynamy. Obcinam sobie tą płytkę. Ja już tu mam obciętą tą płytkę i teraz tą płytkę mam taką taśmę bezbarwną, sobie naklejam taśmę bezbarwną na tą płytkę, proszę bardzo, łapiemy, może nam się to odklei, dobra, odkleiło nam się, biorę, ucinam nożyczkami, mam tu już taką matryczkę i przykładam to tu na naszą płytkę, oczywiście stroną po druku. No widzicie, płytkę nawet zrobiłem mniejszą niż dociąłem ten druk, ale to nic, bo to wezmę tego. I mam tutaj nadciętą. Biorę sobie to zawijam. Ja sobie to później wyrównam. No po prostu jest w tej chwili naklejona płytka. I co? Następnym elementem w działalności naszej płytki będzie, ja mam tu taki szpikulec, może to być w punktach. Po prostu każdy otworek tutaj biorę i zaznaczam, prawda? Zaznaczam każdy otworek pojedynczo. Jak już pozaznaczam te wszystkie otworki, biorę wiertarkę, przed malowaniem płytki biorę wiertarkę i zaczynam nawiercać w tych otworkach, w tych napunktowanych miejscach, zaczynam nawiercać otworki. Jak już mam powiercane wszystkie otworki, zdejmuję folię i dopiero wtedy zaczynam teraz malować. Zaczynam malować taki sam druk, jak jest tutaj na mojej płytce. Oczywiście wcześniej przecieram papierkiem ściernym bardzo cienkim. Tak namalowany druk, ja tego nie będę malował, bo to za długo by zeszło, po prostu tak namalowany druk wytrawiamy. Po wytrawieniu znowu szlifujemy bardzo cienkim papierkiem. Mamy zrobioną całą płytkę. Czyli tak, płytka wyjściowa, płytka rozrysowana dla tych, którzy nie potrafią sobie zmienić, rozrysować i tu łączą sobie ten, tutaj nie ma żadnego połączenia. Tu jest nasza zaprojektowana po prostu płytka, strona elementów. Oczywiście tu jest strona druku, tak wygląda strona druku na tym. Teraz sobie odwracam i mam jak zamontować elementy. Na przykład mikrofon jest tu i tu, proszę bardzo, mikrofon jest tu i tu, prawda?
Kondensator elektrolityczny jest tu i tu. Kondensator elektrolityczny jest tu i tu. Opornik 3,3 kg jest tu. Tranzystor jest tu. I tu mamy wyjścia. Tu jest minus. Tu jest wyjście. Tu jest plus. Dziękuję za obejrzenie filmu. Życzę przyjemnej zabawy.